Potrzebowali trochę czasu, żeby na dobre się rozpędzić, ale w końcu tyska maszyna wkroczyła na drogę zwycięstw. Po wygranych z Puszczą Niepołomice i Sandecją Nowy Sącz, Tyszanie awansowali na 9. miejsce, a ich strata do 5. GKS-u Jastrzębie wynosi tylko 4 punkty. Wbrew pozorom te dwie porażki, które były prędzej też my na boisku, graliśmy cały czas konsekwentnie swoją piłkę i tutaj te porażki się przydarzyły, no bo taka z piłkarzami się nie uda obronić przed wszystkimi akcjami przeciwnika. A jeżeli chodzi o te dwa zwycięstwa, no to my, tak jak powiedziałem, konsekwentnie graliśmy swoją piłkę, w defensywie bardzo zorganizowani, w ofensywie kreatywnie i pokazywało to, że potrafiliśmy bardzo dobrze wykreować sobie pozycje bramkowe i te bramki strzelaliśmy, bo w dwóch meczach straciliśmy 6 bramek, to też pokazuje, że tych sytuacji jest sporo. Mało tych bramek straciliśmy, bo bardzo dobrze się broniliśmy i mówię, no konsekwencje nie zwariowaliśmy w trudnym momencie, gdzie wiadomo, można powiedzieć, tam dwie porażki się przydarzyły, ale nikt tutaj ani w sztabie, ani zawodników nie panikował, tylko konsekwentnie swoją grę, swoimi umiejętnościami chcieliśmy na boisku spokojnie prowadzić to, co potrafimy. Potrafimy grać, potrafimy bronić i to przyniosło efekt dwóch zwycięstw. Nie jest przyjemność przegrywać, a zawsze każda drużyna gra na zwycięstwo, czy to jest też mamy i ci przeciwnik, no, czasami jest to o takie pierwsze bramce i właśnie w tych meczach strzelaliśmy pierwszą bramkę i wygraliśmy. No, przełamanie, oczywiście, przecież od napastnika się oczekują bramki i zawsze jak napastnik strzeli jakąś bramkę, to ta pewność siebie rośnie. No i nie myśli tak o bramkach, ale tak naturalnie to bardziej wychodzi, nie? No to też uważam, że to gra taką rolę. Ale mówię, ważna jest gra całego zespołu, jak cały zespół dobrze gra, no to te bramki, a wyniki przychodzą same. W ostatnich dwóch meczach Tyszanie zdobyli 6 bramek. Dwie z nich padły łupem Jakuba Wojtusza. Napastnik GKS-u w tym sezonie miał problemy ze skutecznością. Obecnie ma na swoim koncie 4 trafienia i w kolejnych spotkaniach będzie chciał poprawić ten dorobek. Chcę, żeby zostawaliśmy na górze i zbierali te długie piłki albo te prosto padłe, tylko czasami zależy od sytuacji. Jak widzisz, że kogoś brakuje, no to oczywiście, że trzeba, obojętnie czy jesteś stoperzem, czy napastnikiem, jak trzeba pomóc drużynie, to musisz pomóc do defensywy. Tyska defensywa w ostatnim spotkaniu musiała grać w eksperymentalnym zestawieniu. Po urazie Łukasza Sołowieja w spotkaniu przeciwko Sandecji duet stoperów stworzyli Keon Daniel i Marcin Kowalczyk. Po pokonaniu 4. w tabeli Sandecji teraz przed GKS-em pojedynek ze 4., ale od końca zespołem Wigier Suwałki. Tu w pierwszej lidze uważam, że nie ma jakiegoś łatwego meczu, albo taką słabszą, bardziej słabszą drużynę, bo zależy jak podchodzimy do tego meczu. Nie możemy patrzeć na tabelę, nie możemy patrzeć, czy wygraliśmy ze 4. zespołem, czy gramy z ostatnim. Musimy grać swoją grę i grać na zwycięstwo. Każdy mecz jest inny i każdy mecz ma swoją historię, tak? My będziemy chcieli na pewno dalej swoją konsekwencją grać, swój styl narzucić i mądrze grać w defensywie i cały czas kreować akcje ofensywne. Okazji może być sporo, bo Wigry w tym sezonie straciły już 47 bramek. Gorszy bilans mają tylko Garbarnia Kraków i Odra Opole. Podopieczni Mirosława Smyły potrafią jednak sprawić niespodziankę. W środę nasi niedzielni rywale urwali punkty Eukesowi Łódź. Z kolei wcześniej zremisowali z Podbeskidziem Bielsko-Biała i pokonali Bytowie Bytów. Tyszanie plan na ostatnie 2 spotkania w tym sezonie na Stadionie Miejskim mają jednak jasno określone. Po każdym zwycięstwie jest przyjemność, jest dobra atmosfera, no to chcemy to utrzymać do końca. Jak w zeszłym roku było tak samo ostatnie zwycięstwa, to teraz tak samo. W każdym meczu jest cel wygrywać. Chcemy, żeby w nas była taka chęć wygrywania, żebyśmy byli świadomi, że dajemy radę z każdym przeciwnikiem zagrać dobre spotkanie i wszystkie te spotkania wygrywać i w tym kierunku idziemy, żeby swoją jakość potwierdzać na boisku i w ten sposób zdobywać punkty. W niedzielę w zdobyciu kompletu punktów na pewno nie pomogą Artur Siemaszko i Łukasz Sołowiej. Soło narzeka na uraz mięśnia dwugłowego, z kolei Ściema ma uraz stawu skokowego. Pod znakiem zapytania stoi występ Mateusza Grzybka. Początek spotkania o godzinie 18:00. Relacja tekstowa na oficjalnej stronie GKS-u Tychy.